Marcin Jędra. Centralna kuźnia młodych. TKM, seria 9. Halo, kolego Pawlacz. Panie redaktorze, gdzie pan leci? No. O, przepraszam panowie, ja nigdzie nie lecę, ja uczęszczam. I jest jeszcze trochę czasu, pogadajmy. Właśnie. Jeśli panowie spodziewają się, że nakłonią mnie do zmiany niezmiennie pozytywnej opinii o naszym wykładowcy, magistrze Bulldogu, to znajdują się panowie w błędzie. Ale niczego od pana nie chcemy, no pogadasz tylko. W końcu kurs potrwa jeszcze jakiś czas, no. Powinniśmy być solidarni. Ja jestem solidarny wyłącznie z regulaminem. O w mordę, to solidna solidarność. A wie pan, że zgodnie z tym regulaminem współkursanci uprawnieni są do organizacji nowemu otrzęsin. Co? Ale koledzy, koledzy, chyba nie mówicie poważnie. Nie można otrząsać jednego z pierwszych piór tygodnika Maglarstwo Codzienne. Nie można otrząsać, bo co, zrobi się kleks? To go wyskrobiemy! Ale... I wywabimy. Ale... Jak się pan wabisz, no? Drodzy przyjaciele, mnie nie trzeba wywabiać. Wszystkie moje prace sporządzam bardzo sympatycznym atramentem. A o tej solidarności z regulaminem żartowałem. Wszyscy czytelnicy maglarstwa wiedzą, że jestem bezkompromisowym wrogiem asekuranstwa i ZUS-ostwa. Jezusy wysiadka! Napisałem po aferze w fabryce słodyczy. Mimo to... Otrzęsiny muszą być. Muszą być, to przecież pasowanie na kursanta. Wielka uroczystość. Prawie jak słynne pasowanie sir Rolfa Kowalewskiego na dworze królowej Wiktorii. Wybaczcie, ale nie pamiętam tego epizodu z historii Francji. No to było niezwykłe pasowanie. Sir Rolf grał całą noc w brydża z angielską królową i mówił wyłącznie pas. I tym razem będą pasy, a potem kontra i rekontra. Ale drodzy moi czytelnicy. No, tylko bez obel. Drodzy przyjaciele, jesteśmy dorosłymi ludźmi. Ja zgodzę się na wszystko. Podpiszę nawet protokół odbytu od trzęsień, ale miejcie litość. Ja mogę nawet zrobić za karę gazetkę ścienną. Sukcesy do kształtu. To byłaby kara dla nas, kursantów. Koledzy, ja będę... O, trzęsie się. Spokojnie, to jeszcze nie od trzęsiny. Koledzy, ja będę koleżeński. Zobaczycie, będę przynosił śniadania dla pana do tego szuj. Bulldoga, słyszą panowie? Ja go wymawiam z małej litery. W miarę możliwości będę też dostarczał moje artykuły pierwszej potrzeby. Zaczyna mówić po ludzku, kurza twarz. No, darujemy mu chyba ten zabieg. Niech ma. A właściwie to jak się odbywają te trzęsiny? No ja. Uroczyście! Cały kurs gromadzi się w mundurkach świątecznych. Wręcza się nowemu kursantowi indeks. Starsi obdarowują go podarunkami, młodsi czeszą. Wychowawca daje ekierkę przechodnią. Zostaje wystosowany dyplom do placówki macierzystej, po czym wszyscy uczestnicy otrzymują bony stołówkowe z możliwością wymiany w monopolu. Szkoda, że pan zrezygnował, redaktorze. Szkoda, bo... Idziemy, prędzej. Zaraz, zdaje się, żeśmy się nie zrozumieli. Idziemy. Prawnie jestem nadal Beanusem. Chcę otrzęsin, domagam się. No dobra, Pawlacz, czy też inny schowek. Jak chcecie, to ja wam absorbuję. Po zajęciach spotykamy się w łaźni. Jędrek, a także zarówno ty, Kowalski. Przygotujcie smołę, pierze i rózgi. Panu Łaziu, ja rzębiak dla pana wizytatora. To i nie trzeba mówić, zwłaszcza w publicznym lokalu. Niech wiedzą chamy, że lubię moje władze zwierzę. Niech pana gęsi kopnie się dwa wpyty po cichu. No i lubić po cichu najważniejsze rzeczy. Gdy lokal publiczny, pamiętam raz w Kalkucie, sierżant Kim lubił jedną gęś. I to głaśno. I konio lubił. A major Smith, który właśnie zajmował sąsiednią kabinę, nie lubił, jak ktoś tak za głośno lubi za bardzo. Na szczęście Kim się z nim kumał, potem już kimali razem. Ale pan coś mówił? Ja także zarówno. O tym koniaku.
No przecież stały tu dwa kieliszki pełne. A teraz stoi jeden pusty. Drugi zaprosimy do domu. Dla Pierona. Pański pies pije. A co my robię? Sobaka jedna. Nauczyłem go, żeby się przystosował do każdej sytuacji jak kamel Filion. Chyba kamel Leon. Znałeś go, pani? Ale do rzeczy. I pan Numadziu, jeszcze dwóch. Mnie połówkę. No więc zaprosiłem pana wizytatora w sprawie tej, prawda, hospitalizacji. Co pan, chory? I którą planuje pan na dziś i na naszym dokształcie. Były przecieki, co? No. Byłyby, sam je zrobiłem. Pamiętam, służąc pod generałem Wellington w Holandii, gdy tylko nieprzyjaciel schował się za tamą. Zawsze zaczynaliśmy od fałszywych przecieków. I to znaczy hospitalizacji nie będzie? O, i pani Madziu, pani się wstrzyma z tą tacką. Panie, jak pan rezygnuje z picia, ja mogę sam. Sam, tylko żeby mi tu lusterko postawili w pysk. I no więc będzie, czy nie będzie ta kontrola? Ojej, coś tu mało za kłęcki widzę. Ten śledź to mniejszy od szprotki. A, bo to jest właśnie szprotka. A innego czegoś nie ma. Od czasu, jak my się rozbili na Morzu Sargasowym i węgorze wyssały Bosmana, to ja się rybami brzydzę. No właśnie, nie proponuję kury, bo zabrzmiałoby to jak iluzja do kuratorium. Kurcze pieczany, dziś nie. Nie, raz może być się za to jednototenia. Kergulena. Co to? Kajta chorobowa? O! Może być salami. Panno Madziu. O, salami! Panno Madziu, raz pasztetową. A więc gdybyśmy mogli ustalić się, prawda, co ja mogę na tej lekcji. Pan wszystko może, ja nic nie będę panu nawrzucał. Mają być postępy w nauce, samodzielność kursantów i dobra atmosfera też. Dobra atmosfera to moja specyficzność, prawda? Tylko, że w pracowni chimii wyciąg się zapchał i po kątach się pętają gazy szlachetne. Tlen, wodór i smród. Dlatego zapraszam na lekcję biologii. A co będzie przerabiane? Przekrój ryb wzdłuż. Powiedz na równo. Powiedziałem, ryb nie lubię. Kurczę, powiedziałem. A wie pan to? Wiem, że nic nie wiem. Zrobi pan godzinę wychowawczą. Godźwych. Ale góra 45 minut. Aha, żeby pan był zaskoczony moim niespodziewanym przybyciem. O, oczywiście. Jak ja się panu odwdzięczę, panie wizytatorze. No, z tym kłopotu nie będzie. Potrzebuję recenzenta do moich książek. Musi to być ktoś z tytułem naukowym, o wielkim autorytecie moralnym i nieposzlakowanej opinii. Pan mi podchlewia, ekscelencjo. Więcej powiem, pan mi podchlewia z macem. A co, zna pan kogoś takiego, może? No... Bo recenzja musi być miażdżąca, kurczę powiedziane. Że dyletanstwo, śmieja, tandeta, kicz! Jak to? No to będzie gwarancją wysokiego nakładu szybkiego wydania. Każdy przyzna. Jeśli jakiś jajogłowy tak schlasnął moją książkę, to coś w niej musi być. Czołem, kursanty. Dzień dobry, panie docencie. Siadnijcie. Widzę, że kociemniaka furt nie ma. Zagadkowa sprawa. Szkoda, wielka szkoda. Również zarówno strata dla naszego drogiego nieobecnego. Bo albowiem mamy dzisiaj w planie godźmy. O! Jak bąk stoi w planie, znaczy będziemy dziś wycho... Co, Kowalski? Wywać. Wy co? Sami jesteście wać. Wyhodować. Wyhodować chcemy z was godnych następców. Brojlery intelektualne takie. Godnych następców. Na co, nowy? Na obraz i podobieństwo swoje. Dobrze. Widzę, że nie zasypiacie gruszek od jabłoni. Ale skoro o hodowli mowa, wykorzystajmy dzisiejszy godźwych na lekcję biologii. Zaraz, sprawy organizacyjne? W planie był wybór nowego starosty i skarbnika, a także sprawa nowej gazetki ściennej. Gazetka jako literatura będzie omawiana na polskim, a starosta na historii. A skarbnik?
A cóż wy tu za skarby macie, żeby ich pilnować? Jeśli chodzi o zaginięcia drugich śniadań, to mogę osobiście stać na straży w czasie dużej przerwy. Ktoś puka? Panie docencie, pan wizytator. Ach, witam, ekscelencję, prosimy. A proszę sobie nie przeszkadzać, ja to tylko tak cichutko z baczku siądym, jak mysza podniosła. A proszę, niech pan prowadzi dasztą, panie wizytator. Mamy patrzę. Właśnie, prawda, lekcję biologii. Kowalski, może wy omówicie jakiś ulubiony jej dział? Jeśli można, skupiłbym się na ichtiologii. Ichtiologii, czy ja wiem... A proszę, proszę, bardzo interesujący temat. Ichtiologia pochodzi od greckiego słowa ichthios, ryba, i logos, słowo. A więc jest to nauka o rybach. Właśnie, kończy mi się na spytce. Ach, Kowalski, musieliście akurat od rybów zacząć. A nie, niech mówi. No. Ryby są to kręgowce wodne obejmujące około 20 tysięcy gatunków. Żyją w wodzie, oddychają skrzelami, mają ciało wrzecionowate, szkielet chrzęsty. Fuj, Kowalski. Co? Mówicie, że się niedobrze robi. Proszę, chusteczko, ekscelencjo. Pieczone w pyśku. Dalej będzie odpowiadał Zachorski. Mordę, co? To ja może o ptakach. No, jak wiadomo, drób ściele się gęsto. Dobrze, dalej. Tak jest. Taki dzielimy na. Bez latki, ulatki i padlatki. Jeśli ktoś ma małą ptaszynę, prawda, to powinien ją trzymać w klatce. No, jeśli klatka jest duża, to właścicielem jest kulturysta. Ptaszki są żółte, zielone, a głównie niebieskie ptaszki. Na przykład gil zielony. Co? Tirso de Molina. Taką sztukę napisał. Ale się z pana naigryza, panie docencie? Ja ci tu zaraz, Zachorski, taką sztukę w dzienniczku napiszę, że zobaczysz. Przepraszam, ekscelencjo. Klasa jest zupełnie nieprzygotowana. A ten Hetrios tam w końcu, ten... To nowy. On jeszcze nic nie umie, prawda? Kursant Pawlacz, ekscelencjo? Pójdź, dzieci. A wy pójdziecie do końca. Umiecie coś, kursant? W mojej wypowiedzi, którą przygotowałem pod światłą aspiracją pana docenta, chciałbym poruszyć sprawę zwierząt domowych. Jakie są zwierzęta domowe? No, jakie? Zwierzęta domowe są. Pies, kot, świnia. Chociaż także zarówno niektóre ze zwierząt domowych są dzikie. Ojej, jak na ten przykład mój Pieron. A placze serce moje. Na ten przykład pies Pieron. Jest przykładem na to, jak zwierzę przejmuje inteligencję swego pana. I właściciela. Przykłady można mnożyć. Tylko żeby z tego nie wyrosły kundle. Zachorski, nie masz głosu. Było się uczyć. Zwierzęta domowe dzielą się na... parzystokopytne, futerkowe, żywe i martwe. Typowe zwierzę żywe jest mysza, chyba że głupia i wpada w pułapkę. A martwe to na ten przykład lis z Etoli, a także zarówno kotlet, jeśli długo leży w kuchni. Do parzystokopytnych zaliczają się również niektórzy siewcy, a do futerkowych tchórze. I poza tym, prawda, zwierzęta dzielimy na luksusowe i nie. Na ten przykład owca karakuła jest luksusowa, a owca kożuch nie. I analogicznie jest z drogimi kamieniami. Drogi kamień schowany nie jest luksusem, a kamień na zewnątrz podmurówki jest drogi. Teraz wypadłoby poruszyć coś z materii zwierząt ptaków. Domowe ptaki są kanar, gołąba i papug. I co najważniejsze... Zaja! A co to? Polecieli. I co, obaj? To uczeń dogania mistrza. Pawlacz musi tylko poznać konwencję. Potem wszystko idzie mu jak z nut. Kurza twarz. Aha, Pawlacz, no jakbym wiedział siebie młodego. Oj, uważaj, baton, właśnie ci konkurent. Jeśli redaktor po dwóch lekcjach przegania docenta... To i wizytatorowi może po piętach depta. Tylko ciekawe, że biegną w kierunku przeciwnym do zdrowego rozsądku w morzu. Byliśmy tylko my zdrowi byli. Kość,
przepieczone. Pędź.